Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym dniu z życia pośrednika Walań. Znowu mam okazję z moimi drogimi klientami, Polakami, poopowiadać co nieco. Ja wiem, że wy najbardziej to lubicie oglądać nieruchomości, ale słuchajcie, prawda jest taka, że zdajemy sobie sprawę z tego, że dużo ludzi nie wie, o co chodzi, nie wie, jak to zrobić, żeby znaleźć się na miejscu pani Wandy i pana Marka. Witam was serdecznie. Dzień dobry, witamy też wszystkich. Nie chcę was długo męczyć, to po pierwsze. Po drugie, podobno filmy na YouTube nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Nie wiecie, jak to zrobimy, ale bo jestem gaduła, więc jakby co, to już wiecie, znaki mi dawajcie, żeby kończyć. Ale ja myślę, że tak, doświadczenie kogoś, kto przeszedł przez ten proces, jest bezcenne. Tak. Powiedzcie mi, kochani, jak wy, zanim tutaj do mnie dojechaliście, czy na etapie, kiedy, nie wiem, znaleźliście, w ogóle jakoś mnie znaleźli, nie pamiętam. Mąż przez internet szukaliśmy kontaktu i informacji, kto sprzedaje w Turcji mieszkania. I co wam wtedy wyskoczyło? YouTube czy Google? Co to było? YouTube. YouTube wyskoczył. Pierwszy film. Twój, Aniu, zobaczyliśmy. Z informacjami, jak kupić mieszkanie w Turcji. Od jakiegoś czasu interesowaliśmy się, że tak powiem, długo, ciężko pracujemy i chcieliśmy na starość, że tak powiem, albo kwiat wieku. Zakupić mieszkanie w ciepłym miejscu. I odpoczywać. I tak zaczęliśmy właśnie, mąż chciał Hiszpanię, ja mówię raczej Turcję i tak. Ale wyście już byli w Turcji wcześniej, tak? Byliśmy w Turcji, w różnych miejscach. Turcja nam się podoba, podobał nam się klimat i ludzie. I taki luz. Generalnie rzecz biorąc, bo najwięcej spędziliśmy czasu tutaj w tych rejonach, od Altai do Alanii i ta destynacja, że tak powiem, jak to się mówi, turystycznie naprawdę nam pasuje, a klimat jest naprawdę taki sam jak Hiszpania, ale ludzie są przyjaźniejsi. Czekajcie, bo ile minęło czasu, odkąd wyście dostali wpis do Księgi Wieczystej, pamiętacie? O, prawie rok. Prawie rok. Rucznica, nie ma szampana. Jest kolonia. Czekaj, jest turecka herbata, w razie czego dolejemy. Jest kolonia turecka, więc świętujemy rocznicę prawie. Ja nie pamiętam teraz, kiedy był wpis do Księgi Wieczystej. Czerwca, bo w maju. Koniec maja albo początek czerwca. Kupiliśmy. Wyjechaliśmy do Polski, daliśmy. I tydzień później przyszły dokumenty. Czyli teraz, z perspektywy prawie po roku czasu, jak sobie byście przypomnieli, jak to było, kiedy etap, zanim przyjechaliście do mnie, etap, kiedy czekaliśmy na Księgę Wieczystą, i teraz, jakby z tej perspektywy właśnie po roku, to czego baliście się, o czym myśleliście, o Boże, co to będzie, my jej dajemy pełnomocnictwo, wysyłamy pieniądze, Boże, a może wszystko stracimy, a ona pojedzie na Hawaje. To znaczy, może tak, my raczej z tych ludzi bojących nie jesteśmy. Obawy zawsze jakieś zawsze coś nowego może robić obawy, no niemniej jednak no, my powierzyliśmy, że tak powiem, się profesjonalistom. Ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w Turcji jest bardzo dużo. Natomiast... Ja tu tylko wspomnę, że w samej Alanii mamy ponad 1000 agencji. Słuchajcie. To nie jest potężne miasto, tak? Nas jest tutaj powiedzmy ponad 300 tysięcy, a mamy 1000 agencji. Tyle ludzi chce sprzedawać. Biura, które będzie od samego początku interesowało się klientem. Czyli my w Polsce wybraliśmy sobie przez internet z oferty jakieś mieszkanie, później z tobą się skontaktowaliśmy, z twoim biurem, bo w internecie właśnie pojawiło się. Określiliśmy swoje priorytety I w sumie sprawdziliście to mieszkanie. No akurat jak przyjechaliśmy, okazało się, że pani się rozmyśliła. No pamiętam, to była historia roku. Tak. I słuchajcie, byłam pod wrażeniem, bo nie jest mi jako agentowi łatwo powiedzieć w takiej sytuacji, wiecie co, mamy problem.
bo sprzedający się rozmyślił, a ludzie przyjechali po to, żeby kupić dane mieszkanie, nie? Tak, ale pamiętam wtedy pan Marek stoi ze stoickim spokojem. Zachowanie takie, że ja mówię, o Boże, dzięki Bogu, że nie trafiło na jakiegoś furiata, bo mielibyśmy problem. Mieliśmy cel, przyjechaliśmy i chcieliśmy go zrealizować. No i trzeba było jakiś problem. Powiązało się to, powiedzmy, ze zwiedzaniem nieruchomości. Ale no to... Doświadczenie, kolejne jakieś doświadczenia uczą. Nie ma dokładnie. Tam, że... A teraz tak, pierwsza rzecz, która wam przychodzi do głowy, jak powstał pomysł kupno nieruchomości w Turcji. I właśnie ta pierwsza obawa, czy pierwszy znak zapytania, nie wiem, czy dobrze robimy, albo nie wiem, bo tam wiecie, w internecie dalej piszą informacje typu, ale słuchaj, kupujesz samo mieszkanie bez gruntu, albo na przykład, że nie, nie, uważaj, bo na pewno cię oszukają. Czy w ogóle coś takiego wam przychodziło do głowy? My jesteśmy ludźmi, którzy wszystkiego nie... To, co inni mówią, to tak można powiedzieć, nie umykamy. Sprawdzić. Sami się przekonać trochę, no bo wiadomo, że na obcym terenie to wszystkiego się od razu nie pozna, ale nie słuchamy opinii innych ludzi, tylko musimy być, zobaczyć i jeżeli nam się podoba, no to podejmujemy decyzję, bo... Kurczę, wiecie co? Nie ma to tak sobie teraz myślę. Plan był taki, żeby zatytułować ten filmik, kupujemy mieszkanie w Turcji, czego się bać? Jak się okazuje, że z wami, to nie da się opowiadać, czego się bać, bo się niczego nie boicie. W życiu nie można się wszystkiego bać. Trzeba nie można zamykać się i słuchać innych opinii. Jak mam cel, to po prostu go realizuję. Czyli już wiem, zmieniam tytuł. Już. Czy się bać? Nie czego się nie. bać, tylko czy się nie bać. Nie bać się podejmować decyzji. Właśnie jest taka piosenka, nie bój się, coś tam, muszę to zmagać. A w Turcji okazuje się, że to jest takie samo państwo, jak inne. Są ludzie uczciwi, nieuczciwi, tak jak wszędzie. I kwestia tego, z kim się co robi. Nie tak z przygodnym człowiekiem poznałem. Czyli wiedzieliście, że na pewno pójdziecie do agencji. Tak. To była rzecz pewna. Po pierwsze, znajomość języka, która jest tutaj niezbędna do zawarcia transakcji, a której my nie mamy. Moi kochani, jesteśmy więźniami technologii. Zadzwonił telefon, pani Wanda musiała zrobić przerwę techniczną, odebrać i zablokować. Tak. Czyli tak, raz jeszcze wracamy. Mówimy o tym, że wcale na dobrą sprawę nie ma się czego bać, co nie oznacza, żeby nie być czujnym, tak? Tak, żeby sprawdzać, żeby czytać, tak, żeby analizować, tak. Nie mylić tych rzeczy. Powiedzmy tak. Sobie tak, dlaczego ty, Ani? Pierwsze, jesteś licencjonowanym pośrednikiem, jesteś tłumaczem. Co sprawdził mąż wcześniej. Ja też sobie opinię i... Ja sprawdziłem. Byłam sprawdzana. Nie, niestety. Polak jest nie do końca ufny. Ja jestem człowiekiem. Zapobiegawczym. Nie, tak można właśnie powiedzieć, tak? No, Strzeżonego Pan Bóg strzeże, ale jest to istotne, tak? Bo się jednak powierza. Raz powierzamy pewne środki, dwa, no chcemy osiągnąć swój cel, a nie tylko się zmarnować czas. I to no, daje nam gwarancję tego, że sprawa zostanie załatwiona. W innym przypadku no, można się zdziwić, no, o czym w internecie też można poczytać. Tak? Czy co jest naprawdę ważne przy tego typu rzeczach, to po prostu zaufanie, tak? Jeżeli chyba jednak to ta podstawa do zaufania, bo tak, ufać to jedno, ale teraz pytanie na bazie czego? I ja już kiedyś w jednym z filmików mówiłam, że podstawową rzeczą, którą należy sprawdzić u pośrednika, to jest to, czy ma licencję. Bo dużo ludzi banalnie sprzedaje. Dużo ludzi tak jakby robi to pod stołem, nieoficjalnie. Każdy musi zarabiać, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast myślę, że robienie operacji na czyimś portfelu nie jest dobrym pomysłem, jeżeli nie mamy do tego uprawnień. A tym bardziej, że to jest Polska, Turcja, no to jest jakaś odległość. Nie przyjeżdża się tak co chwilę, tylko to się planuje wyjazd i
Jeżeli dlatego ja zawsze, kiedy tylko mogę, konkretnym człowiekiem. Ja zawsze, kiedy tylko mogę, przypominam, słuchajcie, uważajcie, w internecie jest bardzo dużo i to coraz więcej po polsku ogłoszeń, informacji, że pomogę, nie biorę prowizji, bo tam to wiecie, prowizja tyle i tyle, a ja za tylko 2000 euro przeprowadzę ci transakcję. No. Tylko że nie macie świadomości, że wtedy taka osoba w tą cenę pakuje 10 razy więcej prowizji de facto. Wy myślicie, że zrobiliście biznes bez pośrednika, bo nie byliście w biurze, a prawda jest taka, że macie dużo więcej problemów. I ludzie mają te problemy, słuchajcie, i to jest w sumie fakt, którego należy się bać. Tylko że co? W internecie bardzo często ci ludzie, którzy de facto zostali skrzywdzeni, nie piszą, nie publikują, nie przyznają się. Mało kto chce się przyznać. Ci ludzie to albo w depresji już są. Ja znam osobiście osobę, słuchajcie, taki Polak z Niemiec, który został oszukany na bardzo duże pieniądze. Bardzo duże, bo Polka, niestety Polka, nie dość, że zaprowadziła go do banku, upili go najpierw. I to był bank chyba ING, jeśli pamiętam, bo potem ja jako tłumacz już byłam zaangażowana w sprawę, żeby ratować, już się nie dało uratować, ale pamiętam tego człowieka, starszy, ręce mu się trzęsły, jak mówił, on nie miał świadomości, że podpisał się pod kredytem na bardzo duże pieniądze. On myślał, że on otwiera konto w banku. Bo tak mu to zostało przekazane. Z języka. I to jest potwierdzenie tego, że nie robi się interesu, przepraszam, że tak powiem, z ludźmi przebranymi. No, nie oszukujmy się, jeżeli ktoś no, nie ponosi żadnej odpowiedzialności zawodowej za to, co robi, tak? Nie jest człowiekiem godnym zaufania. Inna historia to jest taka, że pamiętam też jedno z biur podróży, które w języku polskim tutaj obsługuje, to już lata temu było. Oni de facto pod stołem sprzedawali nieruchomości. Wycieczki swoją drogą, a nieruchomości swoją drogą. Ale kiedyś też ludzie przez nich poszkodowani przyszli do mnie znowu jako do tłumacza. Zawsze i tak zawsze kończycie u mnie, słuchajcie, więc lepiej przyjdźcie wcześniej niż później, bo i tak skończycie. Albo na prokuraturze jako tłumacz, albo w innych okolicznościach, adwokaci i tak dalej. Także nie warto. W każdym bądź razie wtedy była to taka sytuacja, że było wszystko fajnie, jak zaczęły się problemy i ci klienci poszli do tej osoby, to ona mówi, ale ja nie jestem pośrednikiem. No tak. I ręce umyte i oni zostali sami z problemami. I miała rację, ona nie była pośrednikiem, więc nie miała odpowiedzialności. Dlatego mówię, trzeba zawsze wiedzieć, z kim interesy robić i w jaki sposób. Kwestia no, jak to mówią, nic nie ma za darmo, tak? To, że ktoś powiedział, że on nie bierze prowizji, tak, że to tanio będzie, że to będzie tanie, powiedzmy tak, ryzyko nie jest warte tych pieniędzy, co teoretycznie zaoszczędzicie, dlatego że prawda jest taka, że 4%, tak? 2 plus 2 przy rynku wtórnym to jest naprawdę przy kwotach zakupu nieruchomości naprawdę są to niewielkie pieniądze, a można spać spokojnie i nie martwić się, że coś będzie nie tak. A jeżeli kogoś stać, przyjechać, kupić tu mieszkanie, mieć pomysł na mieszkanie, no to parę złotych na pośrednika, który załatwi właściwie wszystko, pokieruje, to nie są pieniądze. Słuchajcie, bo my mamy w głowie takie wyobrażenie, po co pośrednikowi za pokazanie nieruchomości. Tak. No ale zobaczcie, teraz sobie wyobraźcie, kupowaliście nieruchomości w Polsce. No, też, jak wygląda praca pośrednika w Polsce, a jak w Turcji? Co my tu robimy? Z czym to jest związane? W Polsce was nie wozi pośrednik wszędzie. W Polsce pośrednik z wami nie robi zakupów. W Polsce pośrednik prąd, woda, ja wam daję klucze. I koniec, rób to sobie co chce. A tu każdy problem od początku do końca, od najmniejszego, wszystko idzie przez tego pośrednika. I to nie miesiąc po sprzedaży, nie dwa, nie trzy. Ja prowadzę tą firmę od 2008, słuchajcie, ja mam ludzi, którzy do tej pory, od początku, odkąd kupili, przyjeżdżają i mówią, Ania, słuchaj, zapomniałem sobie zapłacić za prąd, za wodę, wyłączyli mnie, załatwisz mnie?
Ja ci potem przeleję pieniądze na konto. Po 14 latach. No tak, ale, tak jest. Ale na tym buduje się renomę firmy. I w ten sposób zostałaś trafiona. No ale dobra. Czy jest pewny, że będzie sprawa załatwiona? Wyjadę do siebie, do Polski w tym przypadku. Mm-hmm. A te pewne rzeczy są załatwione, bo my Polacy, nie znający języka, nie wiedzący jak się poruszać w urzędach, nic nie załatwimy. Dokładnie, a nawet jak będzie się tłumacza, który przyjdzie i będzie wam tłumaczył, to prawda jest taka, że za godzinę tłumacza zapłacicie minimum 100 lira. I jak sobie to wszystko zsumujecie, to się okaże, że osobno zapłacicie jeszcze adwokatowi, który udzieli informacji. Każdą osobę, tak, która będzie załatwiała pewne rzeczy, no to się nie kalkuluje. A ja się tylko pochwalę, się tym, że sobie nawet dzisiaj tak uświadomiłam, że ja dzięki temu, że jestem tym tłumaczem i jeżdżę z różnymi ludźmi, którzy płacą mi za to, żebym im tłumaczyła, czy to właśnie u adwokata, u doradcy prawnego, u księgowego, to się okazuje, że ja potem sobie gromadzę to wszystko, bo to gdzieś tam wchodzi, nie? Muszę to przetłumaczyć i tam na przykład dzisiaj sytuacja. Justyna z Wiktorem o obywatelstwo się starali i mówię: Ania, ale co będzie z naszym autem? Bo auto tutaj dostaliśmy na 2 lata, a jak my dostaniemy turecki paszport za pół roku, to co wtedy z naszym autem, nie? No bo już jesteśmy Turkami. No i nie wiem, trwało to chyba godzinkę, zadzwoniłam gdzie trzeba i się okazało, że nie tracą tego prawa, czyli to auto, które dostali na 2 lata tutaj, w sensie prawo przetrzymywania tego auta tutaj, nadal mogą je korzystać. I teraz tak, taką informację ja już mam. Masz, tak. I na przyszłość wy nie musicie iść do adwokata albo jechać do urzędu celnego, brać ze sobą tłumacza i się dowiadywać i zbierać te informacje. Zgadza bo gdzieś się. W tej wypytynce to wszystko przez te lata się uzbierało i ja już mam taki zakres, więc słuchajcie, poprzez transport cementu, marmuru, materiałów różnego rodzaju, bo w różnych rzeczach pośredniczyłam, podatków od różnych dziwnych rzeczy, no naprawdę mnóstwo, możesz taki zakres, wszelkim. Tak, taki zakres, że to po prostu no, także myślę, że gdzieś tam w internecie kiedyś ktoś, pisząc, że jestem droga, chyba sobie nie wziął pod uwagę jednej rzeczy, że ma i pośrednika, i tłumacza, i doradcę, i fajną kobietę po drugiej stronie. I chyba się nie podpadł na interes. Ale to, tak. I to jest prawda. Ale... Nie, żebym była jakoś narcystyczna, ale po prostu chcę być tak obiektywnie podejść do tematu. Nikt nic za darmo nie będzie robił. To poświęca czas, pieniądze, bo dojechać trzeba, dowieźć. No niestety, no nie ma nic za darmo. Mhm. To, i nikt za darmo nic nie będzie robił. A no na tym się to wszystko kręci, nie? Chodzi, o to wszystko chodzi. Wszystko, przyjeżdżając tu, mamy pakiet informacji i możliwości załatwienia różnych rzeczy, no to tylko korzystać. Właśnie, a propos pakietu. To jest to, w co wy weszliście, czyli kupiliście nieruchomość, potem podpisaliście z nami umowę o zarządzanie tą nieruchomością i jutro, nie dzisiaj, dzisiaj wszedł na waszą nieruchomość długoterminowy najemca. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda mieszkanie, które państwo kupili, możecie zerknąć, wpiszę w opisie link do oferty. Teraz akurat mamy wynajem długoterminowy, ale jak Andrzej wyjedzie, bo mamy tutaj pana Andrzeja na rok czasu, jak on wyjedzie, to nieruchomość będzie dalej pod wynajmem, więc jak ktoś ma ochotę... Można korzystać, bo to października. Także nie ma czego się obawiać, jeżeli ktoś ma pomysł na kupno mieszkania w Turcji, to naprawdę polecamy to biuro. I Anię. Nie zapłaciłam im za to, żeby tak nie broni Boże. Nie, bo my też. Chociaż poczekajcie, ostatnio jak byliśmy na kolacji, to wy zapłaciliście za pizzę. Ale no cóż, na miejsce nie ma nic za darmo, coś za coś. Czyli to było za paliwo, a nie za reklamę. To nie było za reklamę, tylko. No to może cię lubimy. To jest zrozumiałe, jeżeli się prowadzi jakiś interes z człowiekiem, który jest nam przychylny, no to my też pewne rzeczy możemy tak bezinteresownie, można powiedzieć. Super, mi też dużo łatwiej, dużo przyjemniej pracuje się z ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą, po pierwsze. No właśnie, to jest podstawa. Tak, to jest podstawa, bo słuchajcie, to jest masakra, jeżeli ktoś mi mówi, wyślij mi ofertę.
A ja mam na stronie jakieś 1700 i myślę, którą? Nie, 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 kochani, cała rzecz polega na tym, że określcie swoje priorytety. Czego oczekujecie od nieruchomości, którą chcecie zakupić? Następnie poproście Anię, żeby wam taką ankietkę wysłała, tak? Ona, tak. I tam krzyżyki postawcie. To chce, tego nie chce, to chce, tego nie chce. Na tej podstawie dostaniecie, że tak powiem, pigułkę, że co spełnia wasze oczekiwania. Z tej pigułki można coś wybrać, można wybrać sobie samemu co innego, poprosić, przyślą filmik. Wycieczka wirtualna. Online, tak jest. Wycieczka wirtualna, można sobie zobaczyć. Zdjęcia nie oddają tego, co tak, oddaje rzecz. Dokładnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest jeszcze inna. Nie wiem dlaczego, ale tak czasami jak się robi wideo, to pomieszczenie czasami się wydaje większe, a czasami mniejsze, bo to zauważyłam, że ludzie przechodzą potem, kurczę, to mi się dało zdecydowanie mniejsze, a jest przestronnie, albo na odwrót, nie wiem, może to zależy od światła, od kąta ustawienia kamery, więc to trzeba wszystko połączyć, czyli tak, zdjęcia, wideo, dane czyste, suche, typu metraż. Ja tutaj podepnę filmik o metrażu, to jest bardzo ważna rzecz. Tak, jest to bardzo istotne. Różnice metrażowe, pan inżynier już wie, o co chodzi. Tutaj naprawdę liczy się to inaczej. W Polsce mieszkania jednak inaczej wyglądają, inaczej i nie wchodzą w zakres tego metrażu mieszkania pewne rzeczy, a my Polacy, bo nie tylko my, ale i z osobami, które rozmawialiśmy, mamy wyobrażenie takie, że metry to są te, co widzimy, a to niestety dokładnie. Wiele rzeczy tak, się wlicza i obraz jest trochę inny. Tak, ale to trzeba pytać. Tak, ale Ania taki filmik robiła, zresztą też myślę na ten temat, warto się z nim zapoznać. I wtedy tak, żeby było jak najmniej niespodzianek. Pełna jasność, że potem się człowiek nie zdziwił. Pan tutaj dają 100 metrów, a gdzie te metry? No niestety jest to powierzchnia całkowita z częściami wspólnymi, a nie jest to rzeczywista użytkowa samego mieszkania. Bo wiadomo, reklama dźwignią w handlu, jak deweloper powie, że wam daje 100 metrów, to oczywiście to brzmi dobrze, cena za metr wtedy spada. I dlatego, chociaż ja mówię, ja też wspominałam w tym filmie o metrach, że deweloper mówi, ale słuchaj, ja zużyłem materiału nie tylko na te płytki u nich w środku, ja jeszcze zrobiłem im windę, zrobiłem im schody, zrobiłem im fitness, zrobiłem im basen. To wszystko to był koszt, który przekłada się na udział w gruncie i na koszt metra kwadratowego, czyli każdy ma swoją rację. Tak. Moi drodzy, czyli podsumowując, bać się czy się nie bać? Nie, zdecydowanie się nie bać, ale podchodzić do tematu analitycznie, rozsądnie, wybrać, po pierwsze wybrać z kim. Ja nie mówię, że wszyscy muszą do mnie, bo prawda jest taka, że jak wszyscy do mnie przyjdziecie, to ja chyba osiwieję. Więc nie przechodźcie wszyscy, niech przychodzą tylko ci, którzy wiedzą czego chcą, i mają pozytywne podejście do życia, bo ja tylko z takimi osobami chcę pracować. I wiedzą, że chcą na pewno tutaj kupić mieszkanie i mieszkać, bo tak jak może tak, może nie, to szkoda czasu Ani szkoda czasu swojego. I nawet swojego, to lepiej poświęcić gdzie indziej ten czas. Pracuję teraz nad zarządzaniem własnym czasem, w związku z tym kończymy to wideo na dzisiaj, ponieważ już wystarczy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. My też. No i my też. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tureckiej herbatce, kawce, czy jakkolwiek. Do widzenia. Do widzenia. Robimy wielkie cięcie.